Kronika Paryska A skoro Kronika Paryska, to pan Piotr Wit. Dzień dobry. Witam panią, panie, panie redaktor. Witam wszystkich państwa. Od 80 lat żyjemy w pokoju. My to znaczy nasza zachodnia cywilizacja. Od czasu zakończenia II światowej wcale albo w, prawie wcale nie mamy wojen na naszym kontynencie. Zawdzięczamy tę szczęśliwą sytuację wielkiemu wynalazkowi bomby atomowej i jej twórcy Oppenheimerowi. W 80. rocznicę desantu aliantów w Normandii Christopher Nolan uczynił bohaterem filmu tego dobroczyńcę ludzkości. Pokój bombowy. Zasadza się na równowadze sił. Dwie wrogie sobie potęgi, mniejsza o to, na czym ta wrogość się zasadza Rosja i Zachód obie posiadają bombę i odpowiednie do niej akcesoria. Wyrzutnie, samoloty, rakiety. Wszystko jest tak urządzone, że kto by pierwszy zdecydował się na atak, popełni samobójstwo, gdyż w tym samym momencie bomba odwetowa poleci na niego. Zabije przeciwnika, gdyż siła takiej bomby jest straszliwa, ale i przy okazji i sam zginie. W ciągu 80 lat nikt się na taki krok nie zdecydował. Nigdy wcześniej nie było technicznej możliwości utrzymania pokoju tak długo, a przecież osoby ambitne, które dobrze życzą gatunkowi ludzkiemu, nie przestały od wieków rozmyślać nad urządzeniem świata, które zapewni ludzkości trwałe szczęście. Żeby nie sięgać zbyt daleko w przeszłość, kanclerz austriacki Metternich, car Rosji Aleksander I i król pruski, podmówieni przez ministra Taleranda, uradzili podczas kongresu wiedeńskiego zawiązać święte przymierze, celem utrzymania pokoju w imię, cytuję, wzniosłych prawd, których naucza nas wieczna religia Boga. Miało to być 200 lat temu pod patronatem Trójcy Świętej, niejako Unia Narodów Chrześcijańskich, w odróżnieniu od Unii, tak jak ją pojmował Napoleon, to znaczy prowincji Wielkiego Cesarstwa zarządzanego odgórnie. Ale ludzie nie żyją wiecznie, ich projekty nie są respektowane przez spadkobierców. Porządek ustanowiony na wieki wieków nie przetrwał nawet życia jednego pokolenia. Po pierwszej wojnie wymyślono w Wersalu Ligę Narodów, nowoczesne wydanie świętego przymierza, nie oparte na wierze w Boga, lecz na woli narodów, a właściwie państw reprezentowanych przez osoby upoważnione. Politycy nie przysięgali na Biblię, ani na krucyfiks, ani na nic innego, co potwierdzili własnoręcznymi podpisami z wyjątkiem Amerykanów. Jankesi nie przystąpili do spółki, w której nie oni mieliby większość udziałów. Niemniej, w wyniku tego spotkania powstał przepiękny dokument kaligrafowany na pergaminie w języku francuskim i angielskim, także ozdobiony wielkimi pieczęciami lakowymi na jedwabnych wstęgach oraz autografami słynnych osobistości znanych na całym świecie. Merytoryczną wartość tego dokumentu najtrafniej oceniło dwóch socjalistów. Adolf Hitler, Hitler i Józef Stalin, którzy także wyciągnęli odpowiednie wnioski. Najbardziej mi szkoda, że ten piękny rękopis znamy tylko z fotografii. Oryginał przepadł bez śladu w 1940 roku. Po II wojnie także podpisano wiele dokumentów: Unię Zjednoczonych Narodów, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ale nikt nie zaprzeczy, że najpewniejszym gwarantem pokoju okazała się bomba. Jak zwykle projektodawcom chodziło o szczęście ludzkości. O jakie szczęście? Na czym miałoby ono polegać? Nikt tego dokładnie nie definiował. Rzecz rozumiała się sama przez się. Kto pragnął ujrzeć ludzi szczęśliwych, wybierał się do Ameryki. W latach 90. ubiegłego wieku i ja tam byłem. Wodospad Niagary wywarł na mnie spore wrażenie, a jeszcze większe widok sąsiedniej osady ludzi szczęśliwych. Była to dość liczna kolonia willi, każda w formie średniowiecznego zamku Disneyland, sprowadzonego do rozmiarów domku jednorodzinnego, ale z basztą i krenelarzem. Przed frontem wielu z nich stały samochody. Traktat amerykańsko-saudyjski jeszcze wówczas nie wygasł i nie wolno było źle wyrażać się o nafcie. Ogromne amerykańskie samochody nawiązywały wyglądem do karet znanych z filmu Disney jako pciuszek. Miały przydane dla dekoracji esowate wsporniki służące w dawnym powozie do podnoszenia budy. Moja żona, niezależnie ode mnie, także była w Ameryce w tamtych latach. Po powrocie pytałem ją: Co zrobiło na niej największe wrażenie? Majtki, odpowiedziała bez wahania. Majtki były wystawione przed sklepem. Początkowo myślała, że to szyld, taki jak but ogromnych rozmiarów nad pracownią szewską, albo wielkie okulary nad wystawą optyka. Myliła się, to był towar. Nigdy w życiu nie widziałam majtek podobnie wielkich rozmiarów, powiedziała, ani nie przypuszczałam, że takie w ogóle są produkowane. Dzięki trwałemu pokojowi, kopciuszkowie z nad Niagary mogli dorobić się zamku z karetą, zaś ich rodacy i rodaczki dorobili się ogromnego tego, co wkłada się w majtki. To ostatnie zresztą, niezależnie od postanowień kongresu i prezydenta, powstrzymało obecnie Amerykę od wysłania oddziałów piechoty na Ukrainę. Uwaga! Jak podał przed miesiącem do wiadomości New York Times, poborowi nie mieszczą się w żadne mundury i trudno im się poruszać z powodu otyłości. Wielu poborowych francuskich dotyczy to również. Polacy ich jeszcze nie dogonili, ale poprawili się znacznie. Model szczęśliwego domu z nadniagary stworzył wariat. Ludwik II, król bawarski, osobnik depresyjny, zbudował zamek Neuschwanstein w przekonaniu, że mieszkanie w zamku poprawi mu samopoczucie. Zamek Disneylandu stanowi uproszczoną kopię tamtego i wzór dla domków jednorodzinnych. Ludwik nie znalazł zrozumienia wśród współczesnych, gdyż stworzył swój Disneyland za wcześnie, zanim jeszcze ludzkość dojrzała do wariackich pomysłów. Przeto ministrowie bawarscy utopili króla w stawie, nie przypuszczając, że 100 lat później pielgrzymki z całego świata będą ciągnąć do Neuschwansteinu jak muzułmanie do Mekki. Turyści we Francji, kraju 100 tysięcy starych, prawdziwych zamków, wszyscy cisną się przede wszystkim do Disneylandu, jedynego zamku, z tektury i z dykty. Za to wszystko błogosławimy dobrodziejstwa bomby atomowej, która zapewniła Europie trwały pokój przez 80 lat. Choć wypada dodać, że naszemu zadowoleniu towarzyszy często przymieszka niepokoju. Równowagę gwarantuje instynkt samozachowawczy. Nikt przecież nie będzie chciał sam siebie zabijać. Przekonujemy siebie i innych, żeby zagłuszyć ewentualne wątpliwości. No bo a nóż? Samobójcy istnieją. Według statystyk jest ich nawet ostatnimi czasy niepokojąco wielu. W Stanach Zjednoczonych prawie 50 tysięcy rocznie. Ilość wzrosła o 4% od ostatniego roku, zwłaszcza wśród młodych. Są nawet tacy, co wolą zginąć w towarzystwie, jak ten depresyjny pilot samolotu Lufthansa, Andreas Lubitz, któremu niegdyś poświęciłem kronikę, umyślnie skierował na skałę samolot z Barcelony do Düsseldorfu ze stu trzema pasażerami na pokładzie. Ba, mówimy sobie, to się już nigdy nie powtórzyło. Obecnie we wszystkich liniach lotniczych świata psycholodzy zadają pilotom różne podchwytliwe pytania, żeby wybadać ich stan ducha, zanim dopuszczą za ster samolotu. Zresztą to, co się przydarzyło jednemu z tysięcy pilotów na świecie, nie może przecież dotknąć głowy państwa, wybranego spośród wybranych drogą najbardziej surowej selekcji. Naturalnie, że nie. Choć z drugiej strony całkowitej pewności mieć nie można. Przykładem francuski prezydent Paul de Chanel, który 23 maja 1920 roku w okolicach miasta Montargis, dokąd udawał się na kąpiel w tłumie, wysiadł w nocy ze swojej salonki, tak jak stał, w piżamie, i udał się na spacer wzdłuż torów, podczas gdy pociąg kontynuował drogę bez niego. Przechodzącemu drużnikowi przedstawił się jako prezydent Republiki i wyjaśnił, że wyszedł zaczerpnąć powietrza, co miało dalsze konsekwencje. Specjaliści rozpoznali w jego przypadłości syndrom El Penora. Trzymiesięczny pobyt w klinice w Ruey i kilka elektrowstrząsów załatwiły sprawę. Otoczenie prezydenta obserwowało objawy już od dłuższego czasu, naród jednak nie wiedział o niczym. Podobnie jak nie wiedział nic o chorobie na raka prezydenta Mitterranda. Regularne, lecz fałszywe biuletyny medyczne wskazywały na doskonałe zdrowie prezydenta, kiedy już nie opuszczał łóżka i z trudem udawało mu się usiąść. Na razie z dwóch głównych właścicieli arsenału atomowego. Tylko już Biden zdradza coś w rodzaju El Penora, co bynajmniej nie przeszkadza mu kandydować na prezydenta, gdyż pragnie służyć ludzkości do ostatniego tchu. Wszędzie, gdzie się ruszy, nosi za nim teczkę adjutant. Znajdują się w niej kody do największej bomby atomowej gwarancja pokoju światowego.